Nie żyje jeden z lepszych polskich muzyków. To naprawdę tragiczna śmierć, miał zaledwie 21 lat. Koledzy z branży wspominają go ciepło, a fani zespołu, w którym grał, czują wielki żal i smutek. Nie żyje jeden z polskich muzyków, który znany był ze swojego talentu. Fani wspominają, że świetnie wymiatał na gitarze i mógłby spokojnie konkurować z najlepszymi gitarzystami na świecie. Niestety, już go z nami nie ma i na żywo nie usłyszymy jego muzyki. Nie żyje Kacper Wielusiński. Chodzi o muzyka zespołu rockowego Anot Herland, Kacpra Wielusińskiego. O śmierci muzyka poinformowali jego koledzy z zespołu na Facebooku. Lekarze mieli walczyć o jego życie przez kilka dni, ale nie udało im się go uratować. Nie wiadomo, dlaczego gitarzysta znalazł się w szpitalu. Na profilu Anot Herland możemy przeczytać: z ogromnym smutkiem i żalem musimy poinformować, że wczoraj o godzinie 8:50, po kilkunastu dniach heroicznej walki lekarzy i bliskich, odszedł od nas nasz ukochany przyjaciel i brat Kacper Wielusiński. Świetny gitarzysta, wspaniały muzyk, wielki artysta i przede wszystkim cudowny człowiek, czytamy w oświadczeniu. Później możemy się dowiedzieć, kim był i jak wiele zrobił dla tego zespołu gitarzysta. Członkowie zespołu byli ze sobą naprawdę bardzo zżyci i nie mogą odżałować tak wielkiej straty. Kacper miał zaledwie 21 lat i mógł zostać kimś naprawdę wielkim. Kacper współtworzył z nami zespół Anot Herland od początku jego istnienia. Dane nam było zagrać razem dziesiątki koncertów w niemal całej Polsce. Przeżyliśmy niezliczone ilości fantastycznych momentów, zarówno w procesie twórczym, jak i prywatnie. Trudno nam pogodzić się z tą ogromną dla nas stratą. Wszystkich, którzy będą chcieli osobiście pożegnać Kacpra, poinformujemy o terminie uroczystości pogrzebowych niebawem. Jednocześnie prosimy o uszanowanie spokoju rodziny Kacpra oraz otoczenia ich ciepłem i modlitwą. Do zobaczenia, kochany, po drugiej stronie, piszą członkowie zespołu. 4 lata na scenie. Grupa Anot Herland powstała w 2014 roku. Od tego czasu zagrali wiele koncertów i zdobyli mnóstwo fanów. Dzielili scenę z naprawdę wielkimi muzykami z zespołów Kabanos, Happy Sad czy Tabu. W jego skład wchodzili Jacek Sałata, Łukasz Tkaczyk, Maciek Świąder, Kazik Piechowski oraz zmarły Kacper Wielusiński. Fani nie mogą uwierzyć w taką informację, to wielka tragedia dla nich i dla całego świata muzyki. Redakcja pikio.pl składa kondolencje rodzinie oraz przyjaciołom Kacpra.